No siemanko, no kto jest ładnym stworkiem? Ty jesteś ładnym stworkiem. Siemano ludzie, to ty Salman. I witam was w kolejnym odcinku Spor, tym razem podróży OP mięsożercy, który jest zły i morduje inne gatunki zwierząt. Co to? Odkrywasz nowy element? Dobra. Ja oczywiście wiem, jak wszystko jest. Wy możecie sobie pauzować i czytać te rzeczy. Mi się nie chce, bo ja już grałem w Spor. Jeżeli nie wiecie, to już kiedyś siemanko. Odkryłem nowy gatunek. Jaki on ładny. Jaki on ładny. Ale ja jestem zły, nie? Wybijemy ten gatunek. Ham nam nam. Let's go. No jedz. Ale ja jestem zły, nie? Pluję z tyłka do przodu. Tylko geniusz mógł stworzyć coś takiego. Salman? No. Ja nie wiem, jest coś takiego w tej grze, co mi się tak naprawdę strasznie w niej podoba, że ja tak się cieszę, że ja mogę Spor nagrać. Tam jest mięso. No nie wiem. Inne gry to... Nie wiem. To jest to chyba ten element Simsów, tak, tej gry, że ona jest taka kolorowa, piękna i możesz takie rzeczy tworzyć, nie? To jest chyba to. A Simsy mi się też podobają. Pamiętajcie, raz w Simsy to nie pedał, tak? No, mi się Simsy też podobają. Chociaż patrząc na to, co EA robi z czwórką, to już mi się podobają trochę mniej. Bo mi się bardzo podobała trójka, a czwórka już tak... Niby fajno, ten nowy tryb tworzenia i w ogóle, ale... God damn it. Nie cofajmy się EA w rozwoju, dobrze? Tu widzę, że już trochę wyróżnialiśmy gatunek. Punktów mam. A, tu jest zawodowy. Chodź tutaj. Patrz, jak strzęsę koperkiem. Uwaga, uwaga. Idę strzelić jajo. Jeszcze po skrobie. Ale mam duże jajko. Jeżeli coś szumi mi za plecami, to sorry, mam wiatrak. Już mi się robi trochę cieplej w domu. Tak więc ręce to jest zawsze dobra rzecz. Tu musisz mieć mniejsi natura, to ci kurde. Teraz będziesz mógł rękami mordować. Oczywiście jakieś tam pierdoły związane z poznami i tym podobne mi się kompletnie nie przydadzą. Aha. Wydłużyłbym ci kręgosłup, wiesz? Tutaj możemy troszeczkę zmierzyć. Mówię, to jest piękne, co w tej grze możesz. Tak jest Simsy, naprawdę, tylko że kosmiczne. Ono ci troszeczkę podniesiemy tyłeczek. Mówię, możemy cię troszeczkę podnieść. O. Tutaj troszeczkę zwiększymy masę. Będziesz miał szersze bary. Przykoksimy ci trochę łapsko. O, no. Już zaczyna wyglądać jak urodzony morderca. Szarża, skok, szarża, te. Kaczochody. To nie powinno być mięsożerca, to powinno być morderca. Jakoś to bym chciał na przykład na łokcie mu posytuować.
O, wiem, tutaj tak pod pyskiem, taki Diablo. Tak, gram w Diablo. O, pięknie. Jezu, jak ja lubię tą grę, jak ja ją uwielbiam. Oczy tu się jakieś zmieszczą? No w teorii by się zmieściły, ale byś wyglądał jak totalny derw. Więc na razie zostawimy twoje czułko oczy. Paszcze by się przydało nowe. Jak tam strzelam, to ile będę miał? 15, to jeszcze chyba za mało, nie? Nie. Potworiba. Ty no, nieźle to wygląda. Zrób dziubek. Oj, taki grdyl, pięknie. Przyklejmy to bardziej do ciebie. I oczywiście malowanie musimy tutaj zachować. O, goddammit! To jest piękne! To jest piękne, co ja zrobiłem, ludzie! Ale śmieszne jest to, że jak się rodzi nowy gatunek, to wszystkie wyglądają tak samo jak ten, co zrobiłem, a nie staro. Teraz będzie samouczek pewnie? Tak, uwaga! Umiesz pierdzieć, synku! To jest tato, po co mi to? Jestem mordercą. Dobra, mogę to pojąć? Mogę. Przecież ja w to umiem grać. Umiem już skakać nawet. Mordować! Niszczyć! Już mamy ręce. Widzicie, że jesteśmy trochę lepsi. Szarżuj, na co czekasz, kolego? Goddamy, taka ta rasa jest słaba ich. Jedz! Jedz, moje dziecko. No zobaczcie, też on mi nic damage'a nie zadał teraz. Bycie mięsożercą ma też swoje zalety. Mogę wszystko mordować i to jeść. Jaki ja jestem czuły, nie? Goddammit, czy w tej grze się sprintowało? Nie, skakało się tylko. Siema! Jezu, taki ślimaczek mały. Chodź tu! No, jest. Jest, zasłużyłeś. Tu mamy kostki. O, pięknie, genialna paszcza. A to są zwłoki. Może... nie, dobra, to by było głupie, gdybym to powiedział. Gdzie są te ślimaczki? One mają tą przewagę, są małe. Szarża! On też umie szarżować! Gin! Rośnie mi mózg, rośnie mi mózg! Jeszcze trochę, to on będzie bystrzejszy ode mnie. Oczywiście wy sobie pauzujcie, tak? Bo ja nie chcę tego czytać, bo już tu wszystko wiem, tak? Ja już spor przegrałem troszeczkę.
Także no, nie chcę tracić sobie tego czasu na nagraniu, żeby to czytać. Chcecie, pozwólcie, jeżeli oglądaliście kiedyś u mnie sport, to nie musicie. To jest piękne, ja przychodzę, morduję jej prasę, a oni, no spoko. Mordujemy, zabijamy, wybijamy. Sorry, ale taki jest łańcuch pokarmowy. Dobra, splądrujemy jeszcze tutaj i wracamy do gniazda. O, to już widzę coś niezłego. Dobra, no to jednak nie plądrujemy, wracamy na razie. O, ho, 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 ho. Cóż to nam pięknie, gruczoł jadowy. A jednak kiedy chce się takim być, to wiecie, gruczoł jadowy to jest dobra rzecz. A czy on pójdzie od razu do gniazda, czy tutaj tylko gdzie kliknąłem? Fajne jest to, że mogę kliknąć i on sam idzie. Nie, nie idzie do gniazda. Chociaż... sam przyszedł. Jaki dobry zwierzaczek, ujemy. Halo, jestem, kochanie. Goddammit, nikogo nie ma. Wezmę patyk. O, jesteś. Mogę ci walnąć batorem? O, mogę! Goddammit. Patrz jak tańczę. Kręcę kuprem. Ta gra jest boska. Czemu nie ma Sport 2? Simsy zrobili Simsy 1, Simsy 2, Simsy 3, Simsy 4. Nie wiem, za 10 lat to będziemy mieli Simsy 2010. A ja bym chciał Sport 2. O kurde, jakie nogi. Jakie sexy nogi. Wyginasz. Nie warto kupować te nowe ręce, bo one nie dają kompletnie nic. Nogi mam dobre. Tu widzę, że mam coś lepszego. Mam gruczoł jadowy. Kurde, to już jest w ogóle jeszcze bardziej OP. Nie wygląda tak fajnie jak tamto, ale jest spoko. Liść se założę, tak. Skrzydła, jak ja lubię mieć skrzydła w tej grze. Skrzydło to jest rzecz piękna. A, czekaj, to cię zostawimy ze skrzydełka tutaj. A, nie stać mnie na nowy pysk? A, co tu sprzedać? Co sprzedam? To mi daje tylko... to mi daje aż szarże. Dobra, sprzedam na razie skrzydła i pysk. Mi dalej nie starczy, aha. Dzięki, gro. Przecież mogłem to cofnąć, goddammit. O. Skrzydła sobie przywrócę jednak. Farba zachowana. W ogóle patrzcie, jak on się świeci, ty. Jak w wosku. Ale jak zobaczcie, jak latasz. Dobra, Salmonus Pospolitus. Podbijemy jeszcze z jedno, dwa gniazda i kończymy. Kurde, jakie kombo. W ogóle zauważycie, jak to jest creepy, że dziecko z jakiegoś gatunku, kiedy się rodzi, ono ma małe oczy? To jest creepy, naprawdę, mnie to przeraża. Taki maluch, a ma oczy trzy razy większe od ciała. No siema. Ej, 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 ej. Nie wszyscy naraz, tak? Proszę, ja tu się martwiłem, że nie wszyscy naraz atakują, aż proszę. Taki ciuki. O, ciuki. Weź gin.
Jeszcze te szpony, Jezu, jak to strasznie aż. A tam coś jeszcze jest? O, jaki fajny! Mogę ciebie nie zabijać? Ciebie bym chciał akurat... Z komu bym się musiał zaprzyjaźnić. Ja nie wiem tańczyć. Ja tańczyć nie umiem. Dobra, wiesz co, buję się. Fajnie wyglądasz i w ogóle jesteś jakiś słodziak. Ale no... Szarża! God damn it! Obydwoje zrobiliśmy szarżę. Czemu jego nie obruszyło? Dawaj, 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 się nie poddawaj. Znaczy, jedz. Szybko się zregeneruj. Regeneration, okej. Bijam oczywiście mi dzwon za oknem, mamy równe południe. Nie chcę robić cięcia, bo mi się tak fajnie gra. Ja nie cierpię robić cięć w sport. A okna też nie przymknę, więc będę nawijał o kompletnych głupotach. A zaisz prawie wam, że jest to naprawdę piękna gra. Jedyna słuszna w tym świecie, gdyż czymże jest świat bez spor? Gry opiewającej pięknem i urodą. Dobra, koniec pierdzielenia, nie wiem, bo mogę tutaj tak gadać. To już są widzę twarde trochę. Wubel! Jezu, te nazwy są też piękne. Bo jakbyście nie wiedzieli, to de facto spor jest grom twórców The Sims, nie? Maxisa. Siema! No, naprawdę nieźle mi to wyszło, trzeba przyznać. I'm loving it. Szarża! Tak samo informacja dla ciekawskiej, bo kiedyś grałem w Skyrima. Co się stało ze Skyrimem? Słuchajcie, nie potrafię grać zwykłego Skyrima. Ja muszę go tak zmodować, że to już nie jest Skyrim. Gdybyście zobaczyli, jak ja mam bajzel z modami w moim Skyrimie, to po prostu byście mnie do sądu pozwali, ludzie kochani. Ty no, jak mamy taki dobry czas z tym mordowaniem, to ja idę mordować... What the fuck is that? Są kokony jeszcze świeże, nie? Baranno. Mogę te baranno jakoś wybić? Są świeże kokony. Nie mogę. To lecimy dalej. Odkrywać świat. Tutaj co jest? No siema. Nie poddam się! Co z tego, że mam tylko 5 życia? Ja biję mocniej! Yes! Bitch! Teraz się podleczę i was tak zjadę, tak was wyrżnę. To jest też fajne być w open mięsożercą. Tu masz... Krótko mówiąc, wywalone na to, co ty robisz. Ty po prostu mordujesz. A jak jesteś roślinożercą, to szukamy roślinek, tańczymy, śpiewamy. No to też fajnie, ale no... Zobaczcie. Tutaj tak szybko awansuję i w jednym odcinku już mi mózg urósł 2 razy. Oczywiście nie mi, tylko mojemu stworkowi, tak? Bo ja dalej jestem tępy. A to tylko dzięki temu, że ja łażę po tym świecie i morduję, co mi padnie w drogę, no. Zaraz się rozrośniemy. Nie mówię, jeżeli chcecie te... Małe... Kozłolud? Alfa Kozłolud. Dobra, do Kozłoludów pójdziemy w następnym odcinku. Ja idę sobie stuningować mojego Salmanusa Pospolitego. Salmanus Pospolitus, tak? To się nazywa, ile dobrze pamiętam jeszcze. Kości, kości, kości. Kości zawsze dobra rzecz. Splunięcie. Widzicie, będę miał już... Będę mógł lepiej strzelać z tyłka. Siema! Ale te oczy... Katem. Dobra, scenkę znamy na pamięć.
Lepsze skrzydło? Oczywiście. Ale pierw tak, zacznijmy od tego, co mnie... No właśnie, od lepszych rzeczy zacznijmy. Wykręcacze. Będę mógł teraz wykręcać kości moich wrogów. Ugryzienie 3, ugryzienie 3 i szarża 1, więc... A to mogę paszczę zmienić już. O, i to delikatnie zmniejszyć, obniżyć i troszeczkę skrócić. God damn it, jestem geniuszem. Tutaj jakieś pierdoły? Tak, szarża 2, szarża 1. Grzebak, będę pogrzebywał ciała moich wrogów. Ból rzutny, splunięcie 2, ja mam splunięcie 1. Trochę mi szkoda to sprzedawać. Nie, to jak tak to wygląda, no to przepraszam. Czy możemy ten ogonek, a w sumie niech to zostanie. Skrzydła na lepsze mnie nie stać zapewne. No pewnie. Jak sprzedam te? Dalej mnie nie stać, to zostawiamy te skrzydła, bo skrzydła to jest dobra rzecz. Dobra, skrócę cię o ogon. To już wygląda troszeczkę humanoidalnie. To jeszcze damy ci pancerzyka troszeczkę. Koroskóra. Masz takie pseudo ucho teraz. Albo nie. Wiem. God damn it. Nie na to. God damn it. O. No perfekt, perfekt. Także mój potwór jest coraz lepszy. Ja bym chciał mu jakieś oczy normalne zrobić, tylko on nie ma takiej masy głownej. Jak powiększę to jeszcze trochę, to troszeczkę tylko zwalę. Chociaż... Holy fucking god. To jest już naprawdę straszne. Wiecie, co mi to przypomina? Czemu powiększyłem skrzydła? To mi przypomina całą... Ale chociaż skrzydła większe, no, teraz będzie widać, że unosi to cielsko. To mi przypomina oczy Saurona. Naprawdę. I see. Teraz patrzcie. Sorry, nie to. Perfekt. Yeah. Gdzie za wrączki? Salmanus Pospolitus. Stwór idealny. Oczywiście Slagator też był spoko. Slagator też miał oczywiście... Nie! Migracja! Nie! Marka! Czyli w następnym odcinku będzie migracja. Będziemy się przenosić do innego gniazda. No, nie mam nikogo. Mamo! Zostawili mnie w gnieździe samego. Dobra, koniec. Nie chcę, mamo. Mamo, pójdziesz ze mną? Mamo! A ja nie chcę! Mamo! Mamo, chodź ze mną! Idziemy? Ale po co ja to robię? Przecież w następnym odcinku już tego nie będę miał. Co jest grane? Aha, no dobra. Dobra. Ja zapisuję grę. Wielkie dzięki za wasz czas, za oglądanie. Propsy dla tych, którzy oglądają tę serię. Ci, co nie oglądają, niech żałują, bo jest naprawdę genialna. Tak więc strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy wam się podobało. Mi podoba się bardzo. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Narka.